Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na naszą kolejną polityczną rozmowę, a w studiu Telewizji Republika minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie ministrze, zacznę od tematu numer 1 w Gazecie Polskiej Codziennie. Kaczyński wyznacza granicę dla Brukseli. To ja zapytam pana ministra, gdzie jest ta granica? Co w końcu z tymi pieniędzmi z KPO? To jest tak, że na pewno chcielibyśmy się porozumieć. Toczą się rozmowy nawet dzisiaj. Natomiast też nie cofniemy się o 10 kroków albo nie oddamy pól, które są zarezerwowane dla krajów członkowskich, co wynika z traktatów. I to ze słów prezesa jasno wybrzmiało. Bardzo byśmy chcieli się porozumieć, bo w większości spraw z Unią Europejską współpracujemy. Kryzys energetyczny, uchodźczy. Co więcej, ta współpraca jest niezwykle potrzebna. Bo dzisiaj, jeżeli my nie staniemy ramię w ramię z samą Unią Europejską przeciwko Rosji, w związku z Chinami i ich zagrożeniem jakby takim geopolitycznym w dłuższej perspektywie, nie będziemy jednym partnerem wobec Stanów Zjednoczonych i tak dalej, będziemy przegrywać. Więc dzisiaj wszyscy powinni sobie po każdej ze stron zadać pytanie, czy nie warto dzisiaj złożyć broni i dyskutować na argumenty, ale w celu porozumienia. Bo my mamy jedną tylko wątpliwość, czy wszystkie strony chcą się porozumieć. Jak słyszymy tak pewne wypowiedzi przedstawicieli komisji, to mieliśmy obawy, że jednak jest gra na to, żeby przedłużać ten proces i ostatecznie doprowadzić do zmian w Polsce, jeśli chodzi o władzę. Jeżeli ktoś nie ma tak niecnych zamiarów, jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w grze politycznej, wewnętrznej, to wtedy powinniśmy się porozumieć. Dobrze, to ja zapytam w takim razie o polską stronę. Premier Mateusz Morawiecki chce się porozumieć, prezes Prawa i Sprawiedliwości chce się porozumieć. A co ze Zbigniewem Ziobro? Zbigniew Ziobro jest elementem Zjednoczonej Prawicy i myśmy wiele decyzji podejmowali, które jest pewnego rodzaju konsensusem. I na taki konsensus w tej sprawie również liczymy. Jeżeli ktoś chce bronić dzisiaj suwerenności, państwa również niepodległego z punktu widzenia bezpieczeństwa, to nie ma nic gorszego niż oddanie władzy naszym konkurentom, bo od października przyszłego roku nasza suwerenność i niepodległość by topniała w tempie skokowym. Więc my powinniśmy się dogadać na tyle, żeby te szanse wyborcze swoje zwiększyć i żeby ostatecznie poprowadzić Polskę i polskie sprawy w dobrym kierunku. Suwerenność, bezpieczeństwo to też jest wszystko wokół bezpieczeństwa energetycznego. Zapytam teraz pana ministra o właśnie te elektrownie atomowe, które będą budowane, jedna przez Amerykanów, druga przez Koreańczyków. Po pierwsze, czy nas na to stać? Bo mamy też bardzo dużą inwestycję, czyli centralne port komunikacyjny. Jeśli chodzi o finansowanie elektrowni atomowej, to jest zupełnie inna sytuacja niż wszelkich innych inwestycji. Stopa zwrotu z takiej inwestycji, wiele lat, z której czerpiemy zyski z takiej elektrowni, powodują, że interesariuszy, którzy chcieliby się ustawić w kolejce do finansowania takiego przedsięwzięcia, jest bardzo dużo. I rozwiązań też bardzo dużo, bo jest tak zwany system spółdzielczy, który pozwala zakontraktować energię na kilka lat do przodu poprzez na przykład spółki, które później tę energię na dobrym poziomie cenowym będą sprzedawać i dzięki temu partycypować w kosztach budowy. Są też fundusze, w tym i partnerzy naszego głównego partnera strategicznego przy wykonaniu Westinghouse, mówimy nuklear, który również ma partnerów finansowych, którzy są gotowi finansować te inwestycje, więc ja bym się tu absolutnie tego nie obawiał. Ale też podobnie jest z takim, można powiedzieć, epokowym rozwiązaniem, jakim jest CPK, bo tam Koreańczycy jako partner strategiczny również są gotowi uczestniczyć finansowo w tym projekcie, więc to są takie projekty, które cały świat widzi i raczej zabiega o ich finansowanie, niż my mielibyśmy mieć problem z ich finansowaniem. Dobrze, to przy tych elektrowniach jądrowych też się zatrzymajmy. To znaczy, że te elektrownie jądrowe będą brały udział jakie firmy, z jakich państw w budowaniu tych elektrowni, ale czy to też będzie powód do tego, żeby stworzyć nowe miejsca pracy wokół właśnie tej inwestycji? No, my sądzimy, że powstanie nowa branża, która będzie się tym trudniła i cała sieć kooperantów. Już dzisiaj musimy... Czyli też polscy specjaliści? No, 70% prac, jakie będą wykonane przy samej elektrowni atomowej, będą wykonane przez polskich przedsiębiorców, przez polskie firmy. I my dzisiaj mamy kilka lat na to, żeby zbudować kompetencje, żeby potrafić to robić. Zacieśniać współpracę z firmami, które już wykonywały to za granicą, żeby być gotowymi tutaj wykonywać te działania. Żadna firma amerykańska do pewnych prac nie przyjedzie. Oni będą to nadzorować strategicznie. Oni mają know-how, czyli mają, można powiedzieć, technologię. Natomiast polscy inżynierowie będą to budować, polscy budowlańcy będą to budować, polscy architekci będą to projektować. To jest bardzo ogromne przedsięwzięcie, które gospodarczo nam bardzo służy i my już dzisiaj myślimy, jak to maksymalnie wykorzystać. Ale jeżeli mówimy o 70% polskiego komponentu w ramach tej elektrowni atomowej, no to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie, tak jak mówiłem, partnerów będziemy mieli tutaj bardzo, bardzo dużo. No, każdy by sobie życzył mieć w portfelu inwestycje, które na 70 lat przynosi stały dochód, bo to jest bardzo stabilna cena energii, najczęściej dużo tańsza niż inne źródła. Dobrze, panie ministrze, to ja w takim razie zapytam o to, że może to jest właśnie, zresztą kilka dni temu słyszałam, że te elektrownie jądrowe będą determinowały, aby też na uczelniach wyższych powstawały właśnie kierunki, które będą się specjalizowały w tym temacie. Pan też tak uważa, że to powinno być, żeby polscy studenci, magistrowie, inżynierowie właśnie też uczyli się, kształcili, bo my chcemy mieć swoich ludzi, którzy będą mieli ten know-how. Po pierwsze uczelnie, to jest zupełnie oczywiste i musimy tutaj specjalistów w tym zakresie, naukowców jakby no dorobić się. Dzisiaj mamy garstkę, można powiedzieć, nie wiem czy kilkuset, ale zdaje się, że mniej więcej kilkuset. Potrzebne jest co najmniej kilka tysięcy, więc po pierwsze tak. Po drugie biznes musi się nauczyć tego, czyli przedsiębiorcy muszą kooperować z nauką, a po drugie już no, pracownicy wykonawczy muszą też być blisko tej technologii i pewnej umiejętności również na pewnym minimalnym poziomie posiąść. Więc tu każdy ma zadanie do wykonania. Teraz potrzebna jest koordynacja, będziemy nad tym pracować, ale myślę, że już wiele uczelni, bo ja mam takie sygnały, nawet propozycje spotkań w tej sprawie, żeby zastanawiać się z Ministerstwem Edukacji, jak przygotować się do tego procesu, bo my musimy to wykorzystać jako pewną szansę. Bo to, że dzisiaj budujemy elektrownię atomową, to jest pierwszy krok, ale w przyszłości za paręnaście lat możemy mieć kompetencje, które będą wykorzystywane również na całym świecie. I ja bym nie przeceniał jakby tej szansy, bo dzisiaj nie musimy się ścigać z Niemcami na produkcję samochodów. Możemy wyjść w zupełnie coś innego, co pozwoli nam konkurować na całym świecie. Dzisiaj opozycja mówi, że te elektrownie jądrowe, że one nie powstaną, bo przecież już tyle było pomysłów i scenariuszy w poprzednich latach i to się nie udawało i że nie powstanie tak samo Centralny Port Komunikacyjny. Jak pan odpowiada na tego typu zarzut? Miało nie powstać Przekop Mierzei Wiślanej, miało nie powstać szereg, Zakopianka teraz otwierana, miało nie powstać szereg różnych inwestycji, rozbudowa portu, Baltic Pipe i tak dalej, i tak dalej. To nie powstało dlatego, że jakby perspektywa czasowa budowy elektrowni atomowej jest dużo dłuższa niż nasze rządy, bo te 7 lat nie wystarczyło. Natomiast wszystkie inwestycje, które są realizowane w krótszym terminie, które rozpoczęliśmy, są już nawet zakończone. Więc ja rozumiem, że perspektywa konkurentów jest taka, że no w zasadzie nie potrafili ani nic zacząć, a na pewno skończyć. Przecież pamiętajmy, że pan minister Grad zajmował się nieustannie przez 8 lat prawie budową elektrowni atomowej. Nie zrobił kompletnie nic, nawet partnera nie wybrał, nawet miejsca nie zlokalizował, gdzie ta elektrownia atomowa miałaby się usadowić. Więc ja rozumiem, że ich perspektywa jest taka, że nie potrafią tego zrobić. Ale to mogło wynikać z niewiedzy czy z niechęci? Nie, ja uważam, że to jest po prostu brak kompetencji. Brak umiejętności. Po prostu nie potrafią tego zrobić. Dobrze, to jeszcze przy tych elektrowniach jądrowych, bo oczywiście temat bardzo szeroki, ale czy to znaczy, że Polacy mogą dzisiaj interpretować inwestycje elektrowni jądrowych w taki sposób, że może nie za 5, może nie za 10, ale jednak za 20 lat to dzieci, które teraz są dziećmi, a już w przyszłości dorosłe, będą miały zdecydowanie niższe też rachunki jednak, no bo tutaj wszystko też dotyczy tych rachunków, tych naszych portfeli, portfeli Polaków, co nas po prostu interesuje, bo czasy są trudne. Znaczy oczywiście, jak spojrzymy na perspektywę za 10-12 lat, to będziemy mieli sytuację, w której nasz miks energetyczny będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. To znaczy po pierwsze, w tej podstawie energetycznej miksu energetycznego będzie elektrownia atomowa, a duża część poza tym będzie stanowiła odnawialne źródła energii. To jest nasz docelowy model. Tak to powinno wyglądać. Stabilne źródło w podstawie 30-35%, resztę OZE. Czyli z punktu widzenia tego, jeżeli mówimy mówimy o kosztach, to OZE jest najtańszym źródłem energii, atom jest najstabilniejszym i najtańszym źródłem energii. Więc jeżeli mówimy o perspektywie 10-12 lat, to możemy być spokojni, że żadne kryzysy zewnętrzne, tak jak dzisiaj surowcowe, no nie będą wzburzały rynkiem na tyle, żeby powiedzieć, że cena rośnie z dnia na dzień 4-krotnie. A takie sytuacje mieliśmy miejsce chociażby w wakacje. A czy przewidujecie taki scenariusz, że za rok rząd Prawa i Sprawiedliwości no, tych wyborów nie wygra i te inwestycje pójdą do kosza? To byłoby nieprawdopodobne granie z interesem Polski, wbrew interesowi Polski. Ja nie chcę w to uwierzyć, naprawdę nie chcę w to uwierzyć, chociaż myślę, że złośliwość i taka chęć pokazywania, że robimy nawet najpożyteczniejsze rzeczy, ale źle, jest ogromna, więc mam pewne obawy, ale naprawdę nie chcę w to wierzyć. Proszę zwrócić uwagę, ja kompletnie nie wyobrażam sobie, obserwuję media zagraniczne, nawet, nie wiem, niedaleko litewskie, gdzie zagrożenie związane z Rosją zostało potraktowane jako pewnego rodzaju zadania dla całego państwa, łącznie z opozycją. Tam, jak budowano ogrodzenie na granicy, doglądano tego ogrodzenia przez wszystkie przedstawicieli sceny politycznej. Jeżdżona opozycja z rządem jeździła i obserwowała, jak buduje się ogrodzenie, buduje się płot. Natomiast u nas mówili, że to są wydatki niepotrzebne. Mówili, że to jest zdrada stanu. Mówili, że to jest dramatyczne wydatkowanie pieniędzy, że kolesie będą budować, że to robimy dla siebie. Mamy opozycję, która na świecie nie jest spotykana. Mamy opozycję, która w Europie nie jest spotykana. U nas jest kompletna anomalia. Czyli można... Ale to znaczy, że pan minister życzyłby sobie w tym temacie bardzo ważnym bezpieczeństwa współpracy z opozycją? Absolutnie. No, oni są wciągani. Proszę zwrócić uwagę, ile jest inicjatyw z naszej strony. Ze strony pana premiera, ze strony pana prezydenta. Jest podejmowana dyskusja w parlamencie. Żeby oni zainteresowali się sprawami, że przestali walczyć, tylko włączali się w sprawy, które są wspólne. Które być może oni będą kontynuować, których gdzieś będą uczestniczyć, bo władza jest płynna. Dzisiaj mamy tego rodzaju koalicję, kiedyś może być inna. Oni powinni cały czas w tym procesie być. I tak jest w każdym kraju, poza Polską. I mnie to dziwi, że w ten sposób można działać tylko po to, żeby mieć na względzie interes własny, polityczny. Dzisiaj czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii: w pierwszej rundzie rządowego programu wsparcia dla firm energochłonnych przyznaliśmy pomoc w wysokości 800 milionów złotych. Od 28 października mamy nowe wytyczne Komisji Europejskiej, które pozwolą objąć pomocą większą liczbę przedsiębiorstw. No dobrze, ale to znaczy, że w końcu ta Komisja Europejska jakby przyznaje nam rację, że ten pomysł na wspomaganie przedsiębiorców, małych i średnich firm, to jest dobra droga, dobry kierunek, czy nie? Bo już mogliśmy przeczytać kilka wypowiedzi, gdzie Komisja Europejska no nie do końca zgadza się z mrożeniem cen za prąd itd., itd. Znaczy, tu są dwa elementy. Są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i duże. Jeśli chodzi o mikro, małe i średnie, to pamiętajmy, że ich jest 99% w Polsce i tutaj zastosowaliśmy taryfę. I to rozwiązanie, które zostało wynegocjowane na poziomie europejskim, wielki sukces, to trzeba mówić, jakbym miał powiedzieć ostatnie sukcesy na poziomie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Polskę, to wynegocjowanie taryfy przez Polskę, jeśli chodzi o mikro, małych i średnich przedsiębiorców, to było rewelacyjne rozwiązanie. Zabiegaliśmy od początku o tego typu wskazanie. Jest w rozporządzeniu, mamy to już wprowadzone, 785 zł dla podmiotów wrażliwych i dla przedsiębiorców. Natomiast grupa dużych przedsiębiorców, tam żadnego rozwiązania szczególnego nie było. Pojawiły się tylko wytyczne, które teraz są świeże, 28 października i na tej podstawie my budujemy program dla przedsiębiorstw dużych, czyli tak zwanych energochłonnych. I w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu dni przedłożymy na Radę Ministrów program, który będzie się opierał o te wytyczne z 28 października. Ten program wymaga normalnej notyfikacji w ramach dozwolonej pomocy publicznej. Jesteśmy w procesie i dyskusji roboczej już z Komisją Europejską w tej sprawie. Więc duży przedsiębiorcy po tej pierwszej rundzie otrzymali teraz 800 milionów. Na drugą rundę zakładamy, że to będzie kilka miliardów, nawet do 5 miliardów. Więc w zasadzie cały rynek przedsiębiorców mamy zagospodarowany z punktu widzenia ich ochrony i tarczy przed nadmiernymi podwyżkami cen energii. Ale jak pan minister powiedział, ponad 90% przedsiębiorców w Polsce to mali i średni przedsiębiorcy, 99, no właśnie. I ci przedsiębiorcy już dzisiaj myślą o tym, jak będą wyglądały rachunki, te liczby na tych dokumentach rachunkowych za prąd, też inne opłaty. Premier Mateusz Morawiecki przywołał w ostatnich wypowiedziach przykład małej piekarni, która gdyby nie tarcza antyinflacyjna zapłaciłaby prawie 100 tysięcy za sam prąd. Według wyliczeń za rok wykorzystania właśnie tego prądu będą to opłaty do 55 tysięcy. No wciąż dużo, no nie ma co ukrywać, wciąż dużo. Co można zrobić więcej? Znaczy, już jak te rachunki będą wyglądały wiemy, ponieważ sprawdziliśmy taryfę decyzją pana premiera, wynegocjowane na poziomie Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, taryfa 785 zł za megawattogodzinę. I teraz czy to jest dużo, czy to jest mało? Normalne podwyżki, jakie się pojawiały i taka piekarnia jeszcze we wrześniu otrzymywała prognozy i propozycje zawarcia umowy za 2000 za megawattogodzinę, 1800 za megawattogodzinę, a my mówimy 785. Czy to jest dużo? To też jest dużo, ponieważ do tej pory płacono 400-500 zł. Natomiast w perspektywie tego, że zarówno w Polsce, w Europie, na świecie energia zdrożała 4 razy w ciągu ostatniego roku, to 785 zł za megawattogodzinę w stosunku do tego, co oni dostawali w ostatnich miesiącach, co trwożyło ich, nie pozwalało im spać, jest to stabilizacja i jest to spokojne rozwiązanie. I nawet ci piekarze doceniają to, że rozumiemy, że wszyscy więcej zapłacimy. No jak się zakręca kurek z gazem z dnia na dzień, jak blokuje się inne surowce, jak dochodzi do turbulencji w łańcuchach dostaw, to musi takie konsekwencje mieć. Daj Boże, żeby to tylko się skończyło na tej sytuacji, że mamy taryfę, prądu nie brakuje i radzimy sobie i wszyscy ponosimy koszty no, wariactw Putina, ale tak trzeba to nazwać. Natomiast no, jak ktoś miał 1500 albo 1700 na fakturze na przyszły rok, no to rzeczywiście trwoga tu była ogromna. Panie ministrze, pan mówi, że dzisiaj ponosimy koszty wariactw Putina, ale czy to nie jest też tak, że ponosimy koszty błędnych decyzji podpisywanych dokumentów przez wiele ostatnich lat? No oczywiście, że tak, bo na pewno dzisiaj byłoby łatwiej. Wspomnę tutaj Waldemara Pawlaka i umowę, którą chciał podpisać za gaz. No, ja odtajniłem te dokumenty, które były w Ministerstwie Gospodarki, teraz w Rozwoju, w ministerstwie, którym kieruję. Pokazaliśmy, jakie były relacje z Rosją, jak oni współpracowali, gdzie nawet elektrownię prądową w Kaliningradzie chciano budować. Chciano wspierać sektor węglowy poprzez dostarczanie sprzętu. Tam się nawet nagrodami wyręczano za dorobek w energetyce między Pawlakiem a wicepremierem Rosji. Więc to były przedziwne relacje, które na pewno nas nie zbliżały do usamodzielnienia energetycznego. Gdybyśmy tą drogą, jaką my wyznaczyliśmy w 2015 roku, szli od 2008 roku, z pewnością dzisiaj byśmy te konsekwencje tej sytuacji były zupełnie inne. Bo mielibyśmy już Baltic Pipe już dawno, mielibyśmy rozbudowany gazoport dużo bardziej niż dzisiaj, mieliśmy gazoport w Gdańsku kolejny, więc byśmy byli zabezpieczeni. Mieliśmy szereg rozwiązań, które by na dzisiaj naszą sytuację poprawiało. I tak bardzo dużo zrobiliśmy, ale to, co robiono między 2008 a 2015 roku, no to tutaj komisja jakaś weryfikacyjna, to mało, żeby to wyjaśnić. A ile takich dokumentów pan jeszcze ma w Ministerstwie Rozwoju i Technologii teraz? Przeglądamy całe archiwa, więc jakby przeglądamy się tym dokumentom, ale już to, co pokazaliśmy, gdzie 10 kwietnia 2010 roku, czyli w dniu katastrofy smoleńskiej, pisano do Waldemara Pawlaka, że otwiera się nowy rozdział w stosunkach polsko-rosyjskich, dobrej współpracy i zamierzają kontynuować to, gdzie baza i naftoport Łukoilu przez samego Donalda Tuska została obiecana na rzecz Łukoilu przez Donalda Tuska, prezesowi Łukoila i Putinowi. Więc te dokumenty są wstrząsające, bo tam była jeszcze nowe dokumenty, normalna relacja. Jeżeli rzeczywiście natrafimy na dokumenty, które opinia publiczna powinna poznać, z pewnością tak. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. A już za chwilę kolejna część naszego programu.